Aleksiej Nawalny trafi do szpitala. Dla więźniów Aleksiej Nawalny trafi do szpitala. Lekarz o jego stanie: zadowalający. Lekarze podjęli decyzję o przewiezieniu Aleksieja Nawalnego do szpitala we Włodzimierzu, gdzie leczeni są więźniowie, podała agencja TASS. Służby więzienne poinformowały, że stan zdrowia rosyjskiego opozycjonisty jest zadowalający. Oznajmiły także, że Nawalnego codziennie bada lekarz internista. Opozycjonista od końca marca prowadzi głodówkę w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim. Miłow opuścił Rosję, by uniknąć aresztowania. Z kolei współpracownik Nawalnego, Władimir Miłow, poinformował w niedzielę wieczorem, że opuścił Rosję, by uniknąć aresztowania. Miłow wyjaśnił, że odpowiada za ważną pracę i razem z innymi działaczami zdecydował, że lepiej będzie, by uniknął aresztowania. Naradziliśmy się z kolegami i zadecydowaliśmy, że lepiej, abym teraz nie znalazł się w sytuacji aresztowania, dlatego, że mam bardzo ważną część pracy, powiedział Miłow. Przypomniał, że latem 2019 roku, podczas protestów w Moskwie, spędził miesiąc w areszcie. Miłow wyjaśnił także, że zajmuje się kontaktami międzynarodowymi i zabiega o zwiększenie presji międzynarodowej na władze Rosji. Żądania moskiewskiej prokuratury za granicą przebywa od 2019 roku inny współpracownik Nawalnego, Leonid Wołkow. Jest on koordynatorem sieci sztabów Nawalnego w regionach Rosji. W ostatnich dniach prokuratura w Moskwie zażądała, by struktury stworzone przez Nawalnego uznać za organizacje ekstremistyczne. Oceniła, że współpracownicy aresztowanego opozycjonisty chcą stworzyć warunki do zmiany podstaw porządku konstytucyjnego, w tym wykorzystać scenariusz kolorowej rewolucji.